Intuicja, serce czy mózg? Na co stawia człowiek, który od tylu lat rządzi na polskim YouTubie? Ladies and gentlemen, Radek Kotarski. 3, 2, 1. Chyba się udało na wymiar. Tak, dobrze klaszczesz. Jak u Rubika. A tam chyba, jak to było? Niech twoja mama? Twoja stara klaszcze u Rubika, dokładnie. Fatalny start rozmowy z Magdą Mołek. Hej Magda, twoja stara klaszcze u Rubika. Nie ma fatalnych startów w rozmowach z Magdą Mołek. Mogą być tylko fatalne końce. Ale przecież ty nie podlegasz, nie podpadasz pod ten przypadek, Radku. To prawda. To witamy się oficjalnie, czyli mówię do ciebie cześć Radku, Radosławie czy Jerzy, jak wolisz. Wow, tego się nie spodziewałem, że aż tak będzie bardzo oficjalnie. A Wikipedia nie kłamie. Może Radosławie, Jerzy, Kastorze Kotarski, bo to jest pełne brzmienie imienia i nazwiska. Kastor. Kastor, to na bierzmowianie doszedłem do wniosku, że bardzo śmieszną rzeczą będzie to, jak wszyscy sobie biorą na trzecie imię Karol po papieżu, a ja wezmę imię Kastor po moim ulubionym składzie hip-hopowym, czyli Kasta Skład. Więc, i to przeszło tak, w której parafii? W której zielonogórskiej, już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale zdecydowanie było. Może zawsze z tego, na zachodzie było bardziej tak, liberalnie. Powiew zachodu właśnie. I pamiętam ten moment ogromnej satysfakcji, kiedy ksiądz wypowiadał to słowo. No takie, wiesz, szczeniackie żarty. I nie przekręcił? Wszystko nie, powiedział tak, że wszystko było w porządku i do dzisiaj jest to gdzieś w księgach zapisane. Jedyny Kastor w Zielonej Górze i w parafii pod wezwaniem i tu wstaw odpowiednie. To prawda. Nie pamiętasz, prawda? Nie pamiętam, teraz ten kościół jest szkołą tańca, co bardzo ciekawe, bo... Nareszcie, cóż za zmiana pozytywna, no, czy wiesz, tutaj mamy sytuację taką, że po prostu się parafia przeniosła do znacznie większej wypasionej siedziby, jak to w Polsce bywa, budowanej przez dziesięciolecia, więc teraz mamy taką sytuację. Kościół nowy jest rzeczywiście bardzo ładny, natomiast ten stary fantastycznie się sprawdza jako dobry parkiet do tańca towarzyskiego. Zielona Góra jest przecież ważnym miejscem na mapie tańca towarzyskiego w Polsce. Wiadomo. To ty wiesz, przecież ty widziałaś, byłaś, mieszkałaś. Ja słuchaj, nawet czegoś tam się próbowałam uczyć w szkole wyższej w Zielonej Górze, pracując jednocześnie już w redakcji telewizji TD we Wrocławiu. Jeździłam, słuchaj, jakimś ostatnim wieczornym pociągiem z Wrocławia do swojej rodzinnej Legnicy w piątek wieczorem po całym tygodniu ciężkiej pracy. Rano o 5 wstawałam tę sobotę, żeby studiować zaocznie w Zielonej Górze, bodajże jakąś ekonomię, już dobrze nie pamiętam, bo to trwało latem 3 miesiące. No na pewno. Tak. Więc jechaliśmy rano autem jeszcze z moim przed bratem. Przed wojną chyba nawet było, tak teraz mi się kojarzy, że... Dziękuję ci, tak. Ja wprawdzie wszystkim mówię, że mam 18 lat, ale właśnie obaliłeś ten mit, więc tak, to było przed nie, wojną. Nie, ty jesteś 918, ty zawsze mylisz, ja ci zawsze Magda mówię, to są, tam jest 18, ale gdzie indziej. Tak. Dlatego wszyscy mi mówią, że naprawdę wyglądam na swoje lata, ja tu wiesz, niczego nie upiększam, nie poprawiam, więc naprawdę tak, jestem rocznik 1918. Tak, w końcu będzie. Powiedzmy to zupełnie szczerze, natomiast zdziwiło mnie to, że powiedziałaś o Legnicy jako swoim rodzinnym mieście, bo ja cię zawsze sytuowałem w Żaganiu jednak. Mój drogi, więc przyszłam jedynie tam na świat. Aj. Następnie miałam 3 miesiące bodajże, kiedy moi rodzice przeprowadzili się do tejże Legnicy i właściwie, no wiesz, no trudno tutaj powiedzieć, że jestem żaganianką, bardziej to jestem prawda. Legniczanką. A potem trochę poflirtowałam z Wrocławiem i jak już wylądowałam w stolicy, to na razie się nie ruszam. Nie wiem, co musiałoby mnie stąd wygonić. Ty, Radek Kotarski, uważasz, że można się włamać do mózgu, a ja zamierzam to zrobić inaczej i tutaj pokazuję twoją ostatnią książkę. Placement Rock, to w ogóle bardzo ci za to dziękuję. Nie wiedziałem, że to aż tak jesteś, wiesz, dobrze tutaj przygotowana do pięknej narracji product placementowej, ale rzeczywiście powiem tak, że przechwycę te ładne zdania, bo pięknie powiedziałeś, że próbowałem się włamać do mózgu, a teraz pokazuję, że niektóre rzeczy można robić inaczej. Fajnie, bardzo mi się podoba. Tak. Wobec czego ja włamię ci się dzisiaj do serca, a przynajmniej spróbuję, więc po kolei. Wielu próbowało. Gotowy? Pewnie, jak najbardziej. Nie, słuchaj, tu w ogóle nie chodzi o to, do czego dostęp ma twoja żona, nie, Natasza, nie, bardziej syn, chodzi twoje mi o to, żeby pokazać jakąś takie człowieczeństwo może tego człowieka. No właśnie, człowieczeństwo człowieka, który chodzi i opowiada o innych człowiekach, o ich historiach i o rzeczach ważnych. Dobra, słuchaj, bo to jest duży trud, żeby pokazać, że ludzie, którzy osiągają sukces,
Muszą na czymś bazować poza swoją pracowitością, oddaniem. Ty jesteś absolutnie self-made manem, jesteś człowiekiem, który się wymyślił, stworzył, zrealizował, który się rozwija, który w siebie inwestuje, który prowadzi kanał na YouTubie, prowadził program w telewizji, który pisze książki, sam je wydaje, czyli decydujesz się na dla kogoś z boku wydawałoby się niebezpieczny krok dotyczący self-publishingu, czyli po prostu budowania swojego wydawnictwa, bo nie podobało ci się, w jaki sposób wydano twoją książkę i szapoba, rozumiem cię w pełni. I teraz tak, w tych wszystkich działalnościach muszą pomagać ludzie. Więc wracając do pytania albo do zagadnienia, włamać ci się do serca, kogo stawiasz na pierwszym miejscu jako tę osobę, której miłość daje ci możliwość robienia tego, co robisz? Wiesz, tutaj będzie to mało oryginalna odpowiedź, kiedy powiem, że dostaję to od mojej żony, która oprócz uczuć daje mi też niesamowity komfort możliwości pracowania, spotkania się tutaj dzisiaj z tobą chociażby nawet, bo ktoś musi się w tym czasie zająć naszym czterolatkiem i wiesz, bez tego cała masa rzeczy by się absolutnie nie zdarzyła, nie mówiąc już o tym, że też moja żona brała udział w faktycznej i fizycznej realizacji nagrań, bo była producentką wszystkich programów do telewizji, które robiłem i nie było to tak, że najpierw ja ją tak spotkałem w pracy producenckiej i to jest sekret mojej pracy w telewizji, tylko najpierw była ze mną i wiesz, mieliśmy tutaj do czynienia z klasycznym nepotyzmem w najgorszej postaci, kiedy ja po prostu wiedziałem, że członek mojej rodziny zrobi to najlepiej i faktycznie te produkcje tak dobrze wyglądały. I wkręciłeś ją do telewizji. Rozumiem. No, można tak powiedzieć rzeczywiście, że producencko, chociaż ona pracowała w telewizji jeszcze zanim się w ogóle poznaliśmy wcześniej, bo chociażby nawet prowadziła jakieś różne serwisy informacyjne. Natomiast to, co było dla mnie szczególnie istotne, to to, że właśnie dzięki temu, że no, z jednej strony łamiemy tę granicę, którą niektórzy trzymają bardzo sztywno, że nie łączą życia prywatnego z zawodowym, my mogliśmy jednak spędzać ze sobą dużo więcej czasu, niż byśmy spędzali w normalnych warunkach, bo ja będąc na planie przez 180 dni w roku, jednak przez większość z tych dni byłem razem z moją żoną, więc to się całkiem niegłupio sprawdzało. Czyli tutaj nie ma straty w postaci nieobecności męża i posiadania na głowie własnego, całego, wspólnego. Nie była to taka domu. Duża strata, jakby mogła być. A syn, wszyscy pytają kobiet, które robią tak zwaną karierę, o to, a jak pani godzi macierzyństwo z tymi wszystkimi wysiłkami i wynikami? No to ja odwrócę pytanie. Jak ty godzisz swoją ciężką pracę z byciem ojcem, rodzicem? Tak, widziałem twoją rozmowę z Martyną Wojciechowską, która ten wątek tak, zaadresowała. Tak, od tamtego czasu postanowiłam wszystkich was o to pytać. Zresztą słusznie, robię to słusznie. No, proszę. Wiesz co, no chciałbym ci powiedzieć, że super, ale nie jest super. To znaczy, że na pewno jest tak, że jakoś moje relacje z moim synem cierpią przez to, że ja się muszę niektórymi rzeczami zajmować. Czy są tutaj takie trudne momenty, bardzo intensywne, czyli na przykład moment promocji książki, wiesz. W Polsce jest tak, że większość osób zaczyna czytać książki wtedy, kiedy jest trochę zimniej na zewnątrz i siedzi sobie z kocykiem, z herbatką, jest przyjemnie, więc to jest ten czas, w którym my intensyfikujemy te wszystkie wysiłki. I nie oznacza to, że ja tak jak kiedyś pracowałem po 11-14 godzin na dobę, zanim mój syn się jeszcze na świecie pojawił, teraz pracuję dalece krócej. Powiedziałbym, że ja bardzo rzadko w ogóle przekraczam 8-godzinny dzień pracy. Oczywiście, że się to zdarza. Wczoraj się to zdarzyło chociażby nawet, ale dalej to są już dzisiaj wyjątki od zasady niż regularne życie. Natomiast tak się zawsze zastanawiam, czy istnieje taki punkt, w którym możemy śmiało powiedzieć, że tak jest idealnie, że to dokładnie o to chodzi. Zawsze ja przynajmniej jestem takim człowiekiem, który nawet gdyby poświęcał, wiesz, 6-7 godzin dziennie wyłącznie na zabawę z moim synem, to pewnie bym miał taki rodzaj poczucia, że być może to jest nadal za mało. Więc... Ja wiem, ale wiesz, kiedy się sprawdzamy najlepiej? To znaczy, kiedy pokazujemy jako rodzice, co jest ważniejsze? Bo to są sytuacje losowe, typu trzeba jechać na szczepienie z Borysem, albo on jest chory. Kto tym się zajmuje? Ty czy Natasza? Widzisz, to są takie rzeczy, które my raczej dzielimy tak trochę po połowie. To znaczy, że my mamy takie niektóre sprawy, że robimy takie sprawunki życia codziennego w takim, tak jak
perfekcyjnie działające przedsiębiorstwo, że czasami nawet siebie nie musimy zapytać, do kogo należy tego typu sprawa. Na szczepienie to pewnie ja bym pojechał bardziej, na pobranie krwi na przykład też ja jeżdżę, jak trzeba wykonać jakieś badania z Borysem. Natomiast to są takie rzeczy, które też wynikają z tego, że moja żona, mimo że pochodzi z lekarskiej rodziny, nie jest w stanie wytrzymać takiej obecności igły chociażby nawet, więc ja wtedy to biorę i ogrywam cały teatr związany z moim synem, żeby mu pokazać, że to nie jest wcale tak straszne. Ty jesteś dobry. Tak, 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 naprawdę. Gdzie by cię tu złapać, no? Gdzie byś mogła mnie złapać? No na pewno jest masa takich momentów, w których ja powinienem się bardziej zaangażować, a tego nie robię, bo albo jestem w pracy, albo jestem zmęczony po tej pracy, ale śmiało mogę powiedzieć, że nie ma takiego dnia, w którym ja byłem w domu, że na przykład nie wiem, nie byłem gdzieś na wyjeździe, żebym ja nie poświęcił chwili rozumianej jako od pół godziny do dwóch godzin dziennie na to, żeby jednak z moim synem usiąść i coś z nim zrobić konstruktywnego, wiesz, jakiś set DJ-ski, który on robi namiętnie, nagrać kota kamerą. Ja się właśnie bardzo boję, że mój syn zostanie YouTuberem. To jest taka rzecz, która mnie trochę przeraża, że zostanie YouTuberem. No widzisz, więc jesteśmy w tym samym klubie. Ale wiesz, on nagrywa jakieś nadanie. Czekaj, że zostanie... Kim zostanie? Banksterem? Pranksterem. Banksterem to jeszcze pół biedy. wiesz, ale w takiej sytuacji, kiedy on zaczyna robić nam pranki, zaczął je robić po raz pierwszy, kiedy miał nieco ponad 3 lata, no to już wiesz, to już jest sytuacja taka, że za chwilę interwencja psychologiczna będzie potrzebna. Nie, to trzeba tylko kochać w całości, po prostu już więcej niczego nie dociskać. To prawda, to prawda. Słuchaj, a propos tej miłości i twojego serca, to na czym bazujesz w swoich decyzjach zawodowych? To jest bardziej intuicja, czyli serce, czy jednak rozum, czyli intelekt? Bardzo mi się podoba porównanie, którego używa Marcin Prokop razem z Tomkiem Kamelem wespół. To chociażby nawet w trakcie ich ostatniej rozmowy na kanale Tomka to było ładnie widać, że każdy z nich jest nauczycielem innego przedmiotu. I Tomek jest takim klasycznym nauczycielem matematyki, który ma wszystko pięknie rozpisane i ma niezwykle analityczny umysł, jest w stanie poukładać chociażby nawet wystąpienie publiczne. A Marcin to jest taki klasyczny właśnie nauczyciel plastyki, który tam przychodzi, coś tam chlapnie na płótno i wszystko to wygląda trochę jak w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. I chociaż też jest osobą niezwykle racjonalną i trzeźwo myślącą. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy potraktowali te dwa indywidua jako dwa punkty w jakiejś skali, nam Radek Kotarski. To chyba wyjdzie po środku trochę Radek Kotarski. Gdzieś chyba troszeczkę na tym etapie bliżej w stronę nauczyciela matematyki jednak, ale bardzo dużo wysiłku wkładam w to i też Marcin dużo pracy wkłada w to, żeby mnie jednak w stronę tej plastyki, sztuki, frywolności, spontaniczności trochę w tę stronę zbliżyć. Dobra, bo w tej twojej książce już wspomniałeś o pracy, o swoim 8-godzinnym dniu pracy. Inaczej, czyli jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej. Dobra. Powiem ci szczerze, że to zaczyna być od 4 dni moja Biblia. Próbuję zrozumieć, o co ci chodzi, żebym mogła zrozumieć, o co mi chodzi w tym, czego nie ogarniam. Ale jest to tak jak na to patrzę na pierwszy rzut oka, to coś, co ja myślę, że ty masz. Czyli, że ty się tak czasem do serca przechylasz ku sercu, a jednak ciągnie cię ten intelekt. Niech będzie poparciem tej tezy fakt, że bibliografia do tej książki zajęła, dobrze powiem, nie? Mm-hmm. 55 stron, tyle naliczyłam. To jest słaba... To właściwie to jest praca habilitacyjna. Trochę tak, wiesz, może to brzmieć przerażająco, więc tak sobie zawsze myślę, że to jest słaba trochę reklama brzmi. Tej książki. Tak. Nie czytajcie jej, to jest totalny intelektualny... Tak, i tak, jakiś taki po prostu naukowy bełkot klasyczny. Wykop Kotarskiego. Dokładnie. Natomiast ja zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, czym ja się właściwie zajmuję i co ja robię, to się tak buntuję i mówię, że ja nie jestem do końca YouTuberem, no nie określam się w ten sposób, dlatego że określam się mianem popularyzatora wiedzy. O, jak ładnie wymówiłem to stwierdzenie. Kiedyś ktoś mnie zapytał, chyba na wizji, nie jestem pewny, czy to nie był Tomek Sekielski w Onecie Rano o tym, i ja zacząłem mówić, że jestem popularyzatorem wiedzy i nie potrafiłem wymówić tego słowa. I to było takie Rano trudne słowo jest. Tak. Rano trudne. I wiesz, i to jest fantastyczne. Tak jak przedskoczek. To prawda, przedskoczek, o właśnie, fantastyczny przykład. Ale wiesz, kiedy przedskoczek jest najtrudniejszy? Kiedy? Jak stoisz na wielkiej krokwi, jest -8 i masz to powiedzieć...
zmarzniętym będąc, do kamery. No, i ja nie byłam w stanie na przykład tego powiedzieć. Tak, powiedziałam różnych 6 innych wyrazów, ale żaden z nich nawet nie stał koło przedskoczka. No, więc rozumiesz. Więc popularyzator nauki o 8:00, tak, w momencie rano może być problem. Więc w ramach tej popularyzacji nauki mi głównie chodzi o to, żeby właśnie te wszystkie czasopisma naukowe, mądre książki, w ogóle ludzie z uniwersytetów, którzy się wypowiadają na tematy ważne, robią badania, eksperymenty, żeby być w stanie przetłumaczyć ten właśnie naukowy bełkot na coś, co jest zrozumiałe i praktyczne, aplikowalne do własnego życia. Czy mi się ta misja udaje? Różnie bywa. Udaje ci się, dlatego że jeśli, moi kochani, zaczniecie czytać książkę jednak od początku, a nie od końca, czyli nie uciekniecie od niej, patrząc, ile tu jest tej bibliografii, to przez pierwszych kilka rozdziałów ci, którzy cię zdają, doskonale wiedzą, od razu wpadniecie w rytm, który proponuje Radek, bo tu jest bardzo dużo dobrego humoru, za co cię bardzo cenię. Przez grzeczność nie zaprzeczę, tak. Jeden przykład. Pewne są jedynie podatki, śmierć i Maryla Rodowicz na Sylwestrze z wujką. Pisałeś tę książkę trochę wcześniej niż dzisiaj, tak, więc... to prawda. Mogłeś trochę tutaj przestrzelić. Tak, ale nie wiemy. Jeszcze tego nie wiemy. Jeszcze tego nie wiemy. Natomiast podoba mi się sposób, w jaki przekładasz z tego naukowego języka wiedzę na ten nasz. I to zawsze był, no nie mój zarzut, tylko zawsze moje pytanie do naukowców, dlaczego ich język jest tak hermetyczny, że my po prostu nie jesteśmy w stanie się nawet spotkać w połowie drogi z tym, co oni chcą nam przekazać, więc nie wiem, prawnicy twierdzą, że się nie da prawniczego języka przełożyć na ludzki, bo wtedy wszystko by się wywróciło do góry nogami. Ale dajmy spokój tym lingwistycznym historiom, skupmy się na tej miłości, bo ja ci powiem teraz tak, 5. strona w tej książce jest wyznaniem miłości, twoje. Oczywiście zaczynasz w podziękowaniach dla żony i dla Borysa, twojego, waszego syna. Potem pojawia się Miłosz Brzeziński. Miłosz wspaniale. Brzeziński. Potem jest Ula Hinch. Potem jest wspomniany Tomek Kamel. Będę teraz wybierać dalej. W końcu Marcin Prokop i Sebastian Prokop, bracia. I teraz dochodzimy do Dawida Podsiadło. Więc w hierarchii miłości, który z tych wymienionych... Przepraszam? Jest jeszcze Karol Paciorek, nie mogłam zapomnieć o Karolu. Który stoi najwyżej, którego kochasz najbardziej? No to jest tak jakby wiesz, jakby mówić o rodzicach, nie? Którego kochasz bardziej. No nigdy nie mówisz temu swojemu rodzicowi, więc ja chyba się wymiksuję jednak z tej odpowiedzi. Wydaje mi się, że ten, który jest tym, wie o tym. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo istotne, to to, że wiesz, że każda z tych osób, jakkolwiek fatalnie to zabrzmi, jest trochę po coś innego. I my mamy wiele osób, które nas otaczają i realizujemy nimi inne potrzeby, które mamy. I wydaje mi się, że z gronem przyjaciół szerokim jest tak identycznie. Ja zawsze to porównuję do tego, że uważam, że przyjaciele są tacy jak to jest dokładnie tak jak palniki na kuchence gazowej. Że każdy z nich służy do czegoś innego, ale i tak każdy z nas ma tego swojego, ten swój ulubiony palnik. I tak pewnie zawsze trochę jest. Natomiast... A który palnik masz ulubiony na kuchence? Bo ja lubię największy. Największy, wow. To właśnie ja nie lubię największego. On mnie zawsze trochę denerwuje, bo jest taki zbyt hej do przodu. To jest taki wow, patrzcie, jaki jestem duży, gruby i no, jestem w stanie obsłużyć wielki garek. Ale tylko on obsługuje najlepszy gar na świecie, czyli woka. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. To prawda, masz rację. Ja chyba nie używam woka na co dzień, więc nie mam okazji go wypróbować, ale respekt. Tutaj przy okazji widzę, że gotowanie w woku to nie jest prosta sprawa. To trzeba odpowiednią technikę do tego mieć, więc tutaj chylę szombelizę. Raczej na indukcji mogłoby się to nie udać. Nie wiem, czy gotujesz, widać nie. Trochę. No to który palniczek jest? Średni. Który palniczek jest ten ukośnik? Średni. Ten średni. Czyli paciorek. No tak, jeśli będzie, że on jest taki najśredniejszy z nich, to wtedy wypadałoby, że tak. Ale to ty powiedziałeś. Powiem tylko tyle, że faktycznie mam przeogromne szczęście mieć kontakt z niesamowitymi osobami na co dzień, bo to faktycznie w przypadku tych dżentelmenów jest praktycznie kontakt codzienny. Na pewno w relacji do jednego z tych panów to codzienny kilkakrotnie, ale to jest sytuacja taka, w której rzeczywiście śmiało możemy powiedzieć, że to jest taka sprawa, która oprócz mojej najbliższej rodziny, oprócz mojej żony, oprócz mojego syna sprawia, że ja najbardziej lubię żyć. To jest właśnie
właśnie to grono. A jak bardzo kochasz Dawida Podsiadłem? Bardzo. Gdyż go tutaj też wymieniasz, ale wymieniasz go za to, że się znaleźliście na Stadionie Narodowym, czy troszkę wcześniej? Oj, wcześniej. Stadion Narodowy to już tak... Wisienka na torcie. Taka wisienka na torcie. Ja też tęsknię za takimi koncertami. To prawda. Bardzo. Właśnie autentycznie o tym wczoraj myślałem i zresztą oglądałem nagranie Dawida ze Stadionu Narodowego z piosenki Nieznajomy, która jest w ogóle niesamowita. Jak sobie myślę o tym, to teraz mam ciarki. Nie dość, że tam byłem, to jeszcze autentycznie niesamowite jest, to nie wiem, czy w rozdzielczości Full HD będzie widać ciarki, ale one naprawdę w tym momencie nastąpiły. I tak sobie pomyślałem, że wiesz, to była jesień 2019 i takie miałem uczucie ulgi za przeszłe w sumie i pomyślałem, jak dobrze, że to jeszcze miało szansę się odbyć. Ja też miałam to samo wspomnienie, bo raptem parę miesięcy temu, czyli dokładnie rok po tamtym wydarzeniu, pamiętam, jak wracaliśmy mostem Poniatowskiego, zamkniętym, wszyscy na pieszo w kierunku centrum. Teraz, jak wiadomo, zamykamy mosty i inne miejsca w Warszawie z innych powodów, ale też chodzimy, spacerujemy, ale to był tamten czas i pamiętam ten moment po tamtym koncercie, kiedy już wiedzieliśmy, że Dawid wyprzedał bilety na czerwcowe koncerty na następnych stadionach w Polsce i to nie na jednym. I to się na razie nie stało. Trzymamy kciuki za to, że to się stanie oraz za to, że Dawid Podsiadło udzieli mi kiedyś wywiadu. Ale to zobaczymy. Uwaga, cytat. Jestem człowiekiem wielu braków. O kim to? O mnie, zdecydowanie. Jak możesz być dla siebie taki okrutny? Co się stało? Niektórzy nazywają to szczerością. Wielu braków? No tak, absolutnie, to wiesz. Pokaż, jakie ty masz braki. Uzębienie pełne, piękne zawsze outfity, czyli stroje, ubiory. Wszystko jest takie eleganckie. Takie, że tak powiem, jak wyrwane z banku. Wyrwane z banku. Tomek Kamel zawsze mówi, że to jest ideał teściowej. To jest takie stwierdzenie, którego on używa, które bardzo lubię. Ale on mówi o sobie, czy o tobie? Ja też zawsze to odbijam w drugą stronę, bo on jest absolutnym, moim zdaniem, już ideałem teściowej w dobrym tego słowa znaczeniu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wiesz, pod płaszczykiem niektórych rzeczy ukrywają się inne. I w momencie, w którym ja dzisiaj występuję tak, jak w miarę się ubieram na co dzień, chociaż ja też w większości przypadków chodzę w bluzie dresowej przeróżnych lat. Jasne, moje ulubione bluzy pochodzą od oficjalnego sklepu Hemp Gru, chyba jednej z najbardziej hardkorowych składów hip-hopowych w Polsce. I to jest rzecz, której się czuję fantastycznie, w takiej luźniejszej koszuli też. Ale wiesz, w momencie, w którym występuję w polimatach, to też jest pewnego rodzaju rola. My popełniamy taki klasyczny błąd poznawczy, że nam się wydaje, że jak ktoś ładnie wygląda, jest w garniturze, w krawacie i w koszuli. Przecież wiesz, u mnie to jest już posunięta do granic absurdu. Ja jestem w kamizelce, w poszetce, w krawacie, w marynarce i to jestem tylko od pasa w górę. Tylko ci brakuje. Więc wiesz, dokładnie. Więc to jest sytuacja taka, w której ja to robię dla określonego celu. To jest taka dość mocno przesadzona kreacja w ramach tego programu. Oczywiście to nie jest tak, że to jest dla mnie przebranie, bo ja się fantastycznie czuję w tym stroju, ale tak się nie ubieram na co dzień. Szczególnie jak się było studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, to przecież zobowiązuje, prawda, Kraków, te uliczki, ten wspaniały wydział, no to człowiek po prostu nabiera tam szlifu, nie? Ja nie wiem, czy ten wspaniały wydział się chwali tym, że ja tam byłem przez jakiś czas studentem, ale... No ale nie mówi się w tym kontekście o tobie, cieszę. Tak. Więc nie wiem, czy oni po prostu chcą zdaniu razem ze mną funkcjonować. No nie wiem, no tak chyba bądź bardziej dla siebie łaskawy, bo raczej wygrywasz tutaj w tej kategorii. Chociaż nie skończyłeś tego wydziału, prawda? Nie mam Uniwersytetu Jagiellońskiego. To prawda, nie napisałem pracy magisterskiej. Ale mi się poszło. Mimo, że byłem jeszcze na seminarium magisterskim z logiki, więc jak ktoś jest na prawie i ląduje na seminarium magisterskim z logiki, to jest bardzo duża szansa, że on jednak nie ma serca do tego, żeby być prawnikiem. Rozumiem twój ból, bo ja próbowałam studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i na pierwszym roku w sesji zimowej pewien mądry pan profesor od prawa rzymskiego wstawił mi lufę i powiedział, żebym się naprawdę zastanowiła nad sobą, czy ja chcę w tej telewizji, czy ja naprawdę chcę się poświęcić czemuś ważnemu. Więc uznałam, że... czym jest prawo rzymskie? Prawo nie jest aż tak ważne. Okay. Czym jest prawo rzymskie? Zawinęłam się. Dobrze, no dobra, poczekaj. Po kolei, a tę historię w Warszawie skończyłeś z tytułem?
Skończyłem w rozumieniu, że już tam się nigdy nie pojawiłem po pierwszym roku. To tak na pewno jest to etap skończony. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ciekawy był to bardzo epizod bycia na pierwszym roku historii. Który, jak się tyle o historii wie, nie? No, coś tam się liznęło rzeczywiście, chociaż te studia dobrze weryfikują, że w rzeczywistości, jak się komuś wydaje, że coś wie o historii w takim rozumieniu dat, to jest rzecz taka, która no, nie jest taka do końca. To są dwa powody, dla których to u mnie jest etap skończony. Po pierwsze, to jest chyba najważniejsza sprawa dla mnie, a mianowicie kiedy ja byłem właśnie wtedy na studiach, to jak w szkole podstawowej, tak samo na historii, zaczyna się od lewej do prawej historii, więc zaczęło się wszystko od starożytności, więc ja na fali tego wszystkiego latem pojechałem po tym pierwszym roku do Włoch i tam nagrywałem odcinki właśnie na mój kanał Polimaty, który był gdzieś tam wtedy takim mocniej historycznym kanałem i chciałem dużo mówić o starożytności, robiłem o rzymskich drogach program i tak dalej. I w pewnym momencie złapałem się na tym, że ja zaczynam mówić tak jak właśnie trochę profesor, taki ex-katedra, dla którego rzeczy, które do tej pory były ciekawe dla takiego kompletnego laika historycznego, nagle stają się błahe i nawet niewarte wspomnienia. Mnie bardziej interesuje zaprawa, z której była zrobiona ta rzymska droga, niż naukowe wytłumaczenie tego, czy faktycznie wszystkie drogi, rzymskie drogi do tego Rzymu w rzeczywistości prowadziły. To jest ciekawe, jeśli w ogóle jest ciekawe. Ale właśnie... Czyli chcesz powiedzieć, że może być tak, że ta mocna ekspercka, profesorsko-uniwersytecka wiedza zabija w nas ciekawość? Na pewno, a na pewno nas też sytuuje w zupełnie innym miejscu, bo my już przestajemy chcieć rozmawiać na dużym poziomie ogólności albo na dużym poziomie ciekawości, a wybijamy się w jakieś kosmiczne miejsce. I ja się tego uczucia przestraszyłem, bo cała moja działalność polegała na czymś dokładnie przeciwnym. Czyli jest taki głupiutki Radeczek, który ma sytuację taką, w której ma bardzo dużo braków i mimo, że nie ma dużych braków w uzębieniu, ma braki w wiedzy ogólnej. Takim klasycznym przykładem, który ja zawsze stawiam, to jest to, że ja na przykład przez bardzo długi czas byłem przekonany, że wyspy to są takie bardzo, bardzo ciężkie kawałki ziemi, które sobie swobodnie pływają po oceanie czy morzu, ale nie ruszają się dlatego, że są po prostu bardzo ciężkie. Taka koncepcja tego, że one są przytwierdzone do skorupy ziemskiej w jakiś sposób, no, była taką rzeczą, którą myślę, że odkryłem już mając 20 trochę lat. Więc wiesz, to nie jest tak, że jestem właśnie jakiś super mądry. Ja jestem zazwyczaj dość dobrze przygotowany z tego tematu, za którym się zabieram, ale właśnie wszystko się zaczyna wtedy, kiedy ja czegoś nie wiem, wiesz. Nie wiem, czy rzeczywiście jest tak, że najwięcej ciepła ucieka przez głowę, jak babcie nam mówiły. Czy jak to się dzieje, że w momencie, w którym komar się w nas wkuwa, a sam ma temperaturę dużo niższą niż człowiek, tak on to robi, że on się praktycznie nie gotuje wtedy, kiedy ma naszą krew, która jest gorąca. Jak to się dzieje? I wiesz, to są czasami naiwne pytania, ale potem właśnie pokazujesz odpowiedzi i cały ten program, książki są zapisem tych poszukiwań. Czyli ty masz jednak to serce, ta potrzeba wynika z ciekawości. Ciekawość w nas bierze się z dziecka w nas, które jest ciągle nienasycone, które ciągle by chciało zobaczyć, dowiedzieć się więcej. Wiadomo, że w pewnym etapie rozwoju, wiesz coś, bo masz 4-latka w domu, po prostu te pytania się nie kończą. One zalewają umysł i otoczenie. Dlaczego? A zresztą to wiesz, że to jest najlepsze dziennikarskie pytanie, dlaczego? No tak, bo... Od każdego innego można uciec. Tak, a tutaj, to prawda. Co ci polityk odpowie, bo tak? To prawda, nie, to no, prawda. Znaczy polscy politycy tak odpowiadają, tu swoją drogą. Tak, jeszcze ich ulubiona odpowiedź, czyli to zależy, pani redaktor. Zależy, pani redaktor. Więc jak mam do ciebie mówić, panie youtuberze? Może samo panie. Oficjalnym. Panie. Panie, czemu nie. Piszesz pan książki? Panie. To jest... wiesz co? No właśnie, panie popularyzatorze. Ładnie. Po raz kolejny. Panie popularyzatorze, dlaczego piszesz pan książki? Bo są takie obszary w życiu, co do których te u mnie braki są dalece większe niż w przypadku innych spraw, bo my jesteśmy w stanie przeżyć bez wiedzy o wkłuwaniu się komarów, czy bez wiedzy o rzymskich drogach, ale są bardzo ważne miejsca, jak na przykład to, jak my zapamiętujemy informacje, jak się uczymy, jak pracujemy. To są tak istotne rzeczy, w których widząc u siebie te wspomniane wcześniej braki, ja
mam taką naturalną chęć do zasypania tych braków. Z różnych powodów. Nie chcę w nie wchodzić, bo bez pół litra tego nie rozbierzemy. Natomiast chodzi mi o to, że w momencie, w którym... Poczekaj, może mam tutaj gdzieś schowany. Jak już zawsze nie, wiesz, że wypiłaś już wszystko. Hyc. Natomiast... Pół litra szukam. I wiesz... Moim zdaniem Radek ma tam, wiesz, tam, on ma tam za sobą tą taką swoją wspaniałą ścianę. Ścianę, ścianę tak. Sławy, złożoną z tych żerdzi i tam na pewno są powtykane te piersiówki. To prawda. Dlatego ich jest tak dużo, wiesz. Tutaj to odkryłaś cały sekret. I rzeczywiście jest tak, że w momencie... Dobra, ale wracając tak, do tych książek, no właśnie. No. Masz takie ważne obszary w życiu, kiedy wiesz, sobie zdasz sprawę z tego, że na przykład praca to jest 1/3 twojego życia, w których ty musisz, albo fajnie by było, gdybyś, bo nie ma większego przymusu, właśnie pseudo-coachowie zawsze mówią, że musisz, ty musisz nad sobą pracować, ty musisz się rozwijać. No nie musisz. Jak się cię to nie boli, nie uwiera, jest dobrze, to nie musisz. Moim zdaniem tutaj przymusu zdecydowanie bym nie stosował. To jeśli chcesz, to wtedy możesz trafić na materiały bardzo słabej jakości, na przeróżne tematy. Wiesz, w momencie, w którym sobie wpiszesz to, jak efektywnie pracować, jak zapamiętywać te informacje, to w internecie dostaniesz zwrotną informację w postaci tak wielkiej masy pierdół, które są w stanie wyrządzić dalece więcej szkody niż pożytku, że ja się po prostu na coś takiego nie godzę. Więc ja przez 2-3 lata, w zależności od książki, siedzę, zbieram te wszystkie sprawy, prace uniwersyteckie, eksperymenty naukowe i staram się to sobie poukładać po to, żeby u siebie ten brak zasypać. I przy okazji robię relację z tego w postaci książki, która działa wtedy na zasadzie, hej, jeśli się składa tak, że masz taki sam problem, jaki ja mam i miałem, to się możemy spotkać w takiej zupełnie innej formie, nie takiej dynamicznej tu i teraz, że ty sobie tam przewijasz Instagram, a ja ci zrobię 5 rad, jak się tam lepiej motywować, tylko jak ty chcesz naprawdę na serio o tych sprawach pomyśleć, to usiądź i poczytaj, dlatego że ty na samym początku rozmowy powiedziałaś coś bardzo ważnego i powiedziałaś to, że ty sobie siedzisz z moją książką, ją w pewien sposób trawisz, próbujesz ją odnieść do siebie i to jest dokładnie to, co jest dla mnie ideałem, jeśli chodzi o korzystanie z tej książki, bo my żyjemy w takim świecie, w którym dążymy do tego, żeby nam dać rady tu i teraz. Proste rozwiązania. Konkretne, dokładnie. Proste, tak. Obejrzyj to, przeczytaj to, nie ma tego. Tak, my jesteśmy w stanie, musimy je odnieść do własnej sytuacji, bo dla kogoś pracowanie inaczej, jak stanowi tytuł książki, będzie oznaczało pracowanie nie 14 godzin dziennie, a 8 albo 6, a dla kogoś innego to będzie wydłużenie z 2 godzin, bo on się nie jest w stanie zabrać za robotę, bo rozprasza go wszystko dookoła, do tego, żeby pracować faktycznie przez te 6 godzin. Więc to inaczej jest zawsze inne. Wow, fantastycznie powiedziałem, chyba to zapiszę. Boż, i teraz brawka. Czekaj, pozwólmy im wybrzmieć, jeszcze się biją. Dziękuję za te zasłużone brawa, szanowni państwo. Rozumiem, w takim razie, biorąc znowu pod uwagę w kleszcze hasło włamać się Koterskiemu do serca, że ty widzisz sens w tym, co robisz. Widzisz, nie? Już tak. Natomiast przez bardzo długi czas kiedy... nie widziałem większego sensu. A gdzie był ten moment tego klik? Teraz widzę. Chyba to były takie momenty, w których rzeczywiście nie pomagały mi takie rzeczy, które obiektywnie dla kogoś mogły stanowić o sensie. Na przykład wtedy, kiedy ktoś ci mówi, że robisz dobrą robotę, albo że dla niego znaczy dużo ta praca. Dla mnie taka motywacja albo uzasadnianie pracy z zewnątrz nigdy dobrze nie działało. Wręcz przeciwnie, one mnie nawet demotywowały do dalszych działań. I ja zacząłem zauważyć... No daj spokój, a przecież są ci wspaniali coachowie, którzy mówią, usiądź, zwizualizuj sobie, że za 3 lata masz private jeta i będziesz go mieć. No tak. Ha, ha, ha. To już najgorsza rzecz, którą można wyrządzić drugiemu człowiekowi, to jest nakłonić go do tego, żeby... Znaczy, oczywiście jest dużo gorszych rzeczy, ale nakłonić go do tego, żeby oparł swoje cele na celach zewnętrznych, a zwłaszcza na celach materialnych. No to już jest rzeczywiście taka rzecz, która jest problematyczna i faktycznie odpowiadając na twoje pytanie, u mnie ten moment, w którym ten sens został odnaleziony, to był właśnie wtedy, kiedy ja poczułem jakąś przemożną chęć do tego, żeby trochę poświęcić moje codzienne funkcjonowanie na to, żeby wyposażyć mojego syna w niezbędne narzędzia do realizowania przeróżnych rzeczy. Czyli na przykład ja mam takie dziwne poczucie,
życia pomnikiem trwalszym niż ze Spiżu w znacznie bardziej prozaicznych sprawach. Czyli ja na przykład, to zawsze moją żonę rozwala, że ja mam takie ogromne uczucie ulgi, kiedy co miesiąc ogarnę księgowość. Dlatego, że wiem, że kiedy umrę po tym czasie, to nie zostawię mojej żony z kłopotami w postaci rozgrzebanych papierów i na przykład tym, że faktury nie zostały zaksięgowane prawidłowo. Aha, czyli jeśli miałbyś umrzeć, to zaraz po tym, jak ogarniesz księgowość. Tak, to wtedy zdecydowanie jest to najlepszy moment u mnie. Zdecydowanie wtedy. Natomiast wracając do tej myśli głównej, u mnie tym sensem było to, że ja pomyślałem, że wykonam taką pracę w postaci właśnie zgromadzenia jakichś materiałów na temat tego, jak się uczyć, jak pracować, tak trochę dla mojego syna. I ja wiem, że na gruncie psychologii to jest całkowicie normalne zachowanie, bo każdemu z nas zmienia się patrzenie na świat wtedy, kiedy się pojawiają dzieci. Natomiast ja pomyślałem, że wtedy, mimo że to jest jakiś rodzaj motywacji zewnętrznej, bo ja chcę to zrobić dla niego, to tak naprawdę w rzeczywistości to, co mi chodzi, to jest to, żeby siąść i postarać się zrobić jak najlepszą robotę jestem w stanie, żeby czuć się uczciwie przed samym sobą. I tu jest ten element motywacji wewnętrznej do tego, że gdyby mnie kiedyś zabrakło, to mój syn weźmie tą książkę i być może jakąś rzecz, którą tam przeczyta, ona mu się przyda w toku pracy, którą będzie wykonywał przez resztę życia. W tym twoim przydługim monologu przyszły mi do głowy dwa podsumowania. Pierwsza jest taka, że jednak prawdą jest powiedzenie, że dzieci są przyszłością świata, bo zobacz, ile robimy dla nich, robiąc dla wszystkich i dla świata, nie? Znowu brawa dla ciebie. A druga taka, że nie wiem, ilu masz wrogów, ale chyba podałeś prosty przepis na to, kiedy ewentualnie wykończenie ciebie byłoby najbardziej skuteczne. Tak, pamiętajcie, że naprawdę po 10. To w sumie akurat tak naprawdę by wypadało mniej więcej tak, jak teraz nagrywamy tę rozmowę. Nie, to chyba przed, nie? Bo wtedy zostawiłbyś Nataszę z bałaganem. Oni by mogli wejść, wiesz, zaproponować porządek. To prawda. Więc może zmień tą datę. Musi być 10. Taką, żeby jej nie znali. To prawda, ale wiesz, każdy z nas... Bo to miało być ostatnie... Ma swoje zboczenia i jakieś takie słabe punkty. Księgowość jest jednym z moich... jakiś to jest dla mnie nemezis trochę, no ale robię co mogę. A masz jakieś guilty pleasures? Coś takiego, no pewnie, każdy. Trochę wstydliwe, ale... Kwasy z YouTube'a. To jest rzecz, którą uwielbiam. Kwasy z YouTube'a? Pewnie. Czyli wszelkiego rodzaju przedziwne, durne filmy, które pokazują całą masę, wiesz, jakichś takich memicznych niemal zachowań. A czytasz jakieś książki poza swoimi? Nie, no ja właśnie głównie czytam inne, więc, ale rzeczywiście takim czymś, co ja bardzo dużo słucham jednak książek i jeśli mogę sobie pozwolić, możemy powiedzieć, że to jest takie wow, szalone guilty pleasure, to jest to, że słucham dużo kryminałów, więc lekkiej, łatwiej i przyjemnej lektury. Ale też lubię dalej drugowojenną literaturę, takie rzeczy związane gdzieś z historią najnowszą, dwudziestowieczną. Wiesz co, na koniec pozdrowienia dla twojej mamy, która jest polonistką, czy też była i historyczką sztuki. Tak, jeszcze cały czas jest, dobrze, tak. Jest nadal, to wspaniale, bo szapobaza to, co zrobiła z tobą. Nie wiem jak z Andrzejem, bo nie znam twojego brata. Też bardzo pozytywnie. Pewnie podobnie. No tak, on jest tym aniołem na ziemi, tak. No to jasne. A jak papa? Papa nadal jest prezesem klubu koszykarskiego? Nie, nie, nie. Już jakiś czas nie jest. Teraz jest na zasłużonej przedemeryturze właściwie, więc odkrył uroki czegoś, o co ja walczę bardzo mocno, raczej w kontekście książki Włam się do mózgu, czyli o to, żeby uczyć się przez całe życie i mieć stały schemat, w którym robimy taką trochę siłownię umysłową dla świeżości naszego umysłu, dlatego że my mamy dobrze przebadane w eksperymentach naukowych, mówię my jako ludzkość, nie my jako pan doktor Radek, tylko w takiej sytuacji wiemy, że na przykład zmiany miażdżycowe są w stanie w pewien sposób się poprawić w naszym organizmie, nie wiem, odżegnanie demencji starczej w momencie, w którym mamy stały rytuał uczenia się, więc mój tata obecnie przez większą część dnia uczy się angielskiego, którego nigdy w ciągu swojego życia się nie uczył. Fantastycz, a to chyba nie było w angielsku. Ale close enough. Dobra, Radku, to co? To żyj długo i zdrowo. Ty również. Niech ci nikt nie wkłada kija w szprychy. Tobie również. Nigdy. Życzę ci tego przycisku miliona subskrybentów. Sobie też. To prawda. No, jestem tutaj ciekawy, kto pierwszy będzie, bo ja to wiesz, już jestem... No, zgadnijmy! Ja. Spróbujmy obstawić, wiesz, proszę. Mówiąc bardzo zupełnie szczerze, to nie jest wcale oczywiste, że osoba znana głównie z offline'owego świata
dobrze sobie radzi na YouTubie i została tutaj zaakceptowana i ciepło przyjęta. Zresztą nie wiem, czy ty masz świadomość, na ile tak cię uszy swędzą w momencie, w którym jest o tym mowa, ale ja co najmniej brałem udział w dwóch spotkaniach, jednym towarzyskim, drugim branżowym, w którym twój przykład był na tapecie jako właśnie dobry przykład. Nie chcę mówić w kontrze o tych złych, którzy sobie na YouTubie nie poradzili, ale ty sobie radzisz fantastycznie. A kto był na tym spotkaniu? Ktoś, kogo ja muszę poznać? Na tym branżowym? No, tacy, wiesz, trochę mniej lub bardziej smutni panowie. Na tym prywatnym. Na prywatnym, no to nie, no to redaktor Prokop akurat tutaj, bo my omawialiśmy twój kanał. Dlaczego to obstawiałam? No dobrze, to ja się zanurzam w lekturę, co mogę zrobić inaczej, dobrze, żeby jednak ten milionik trzasnął, a żebym się nie napracowała. To prawda. Prawda? Dziękuję ci bardzo. No, nie podajesz tutaj ceny swojej książki, a wiem, że 59,90, ale jedna książka to jest jeden posiłek w akcji Pajacyk, tak, więc nie dość, że karmisz treścią, to jeszcze karmisz głodne brzuszki. Fajnie nam się udaje to spiąć razem z Polską Akcją Humanitarną. Dzięki temu programowi ufundowaliśmy już ponad 500 000 posiłków, więc to jest coś, co realnie robi różnicę, więc dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę. Też mi było przeogromnie miło z tobą rozmawiać i cię widzieć tak trochę przez szkiełko dzisiaj, ale jednak. No widzisz? Jednak genialne umysły widzą się nawet przez szkiełko. Prawda, zobacz, tak się trzymajmy. Popatrz, zdaje się, że jest taka godzina, że za chwilę będziesz miał rozmowę z Jurkiem Owsiakiem, tak, więc ja już spadam. Nie wiem, o czym wy tam, na pewno jakieś Ferrari, interesy, czy co. Wiesz, musimy w dobre ręce puścić Ferrari, żeby zasiliło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc nad tym będziemy pracowali. No właśnie. Boże, nie dość, że mądre książki pisze, przystojny, dobrze ubrany, z manierami, syn polonistki, to jeszcze dobre serce ma. No, czyli moja teza o łamaniu się do serca, czyli do czegoś, co jednak posiadasz, sprawdziła się. To dbaj o swoje serce i dbaj o swoje zdrowie i widzimy się kiedyś. Ja cię tam w tych polimatach, chcąc wiedzieć więcej, sobie podglądam, a ja ty nie musisz się wyglądam. Wstydzić zaglądać. No właśnie. Mówiłem, ja mam z bardzo Martyną ciekawych obejrzałem rozmówców. Wywiad. Paru naprawdę obejrzałem wywiadów i fantastycznie się też bawię. Spędzam z tobą czas w momencie na przykład, w którym coś robię często. Na przykład zdarza mi się montować materiały i słuchając cię w tle. Jesteś dla mnie... I nie mylisz się? Nie, serio, absolutnie nie. Boże, to mój kojący głos na pewno tak wpływa dobrze na ten montaż. Tak, tutaj jesteś matką sukcesu. Tak, jak wiadomo, matka jest tylko jedna. Wobec czego, drogi ojcze, dziękuję ci jeszcze raz, dziękuję. Całuję mocno Wciska. I życzę wszystkiego naj. Do zobaczenia, pa. Pa, pa. No i po takiej rozmowie to ja już nie mam nic więcej do dodania. Wszystko się zgadza. Więc komentujcie, subskrybujcie i podawajcie dalej, czyli róbcie to, co lubię najbardziej. Całuję wszystkich serdecznie, pozdrowienia i do zobaczenia za tydzień.